Siemano, na starcie przepraszam was za moją mało przyjazną aparycję, patusiarski wygląd i podbite oczy, ale wynika to z tego, co mówiłem wam w poprzednim odcinku, czyli z tego, że ostatnio na treningu przydarzyło mi się małe upsi i mam złamany nos. No i to tak po prostu z nosa na oczy schodzi, kumacie. Ale żeby nie było, że wjeżdżam drugi raz z tą samą śpiewką, to na dziś przygotowałem dla was kilka może ciekawych zdjęć. Otóż to jestem ja zaraz po zdarzeniu ze złamanym nosem, cały szczęśliwy. Jak widzicie, to jestem ja zaraz po nastawianiu nosa, również szczęśliwy, tylko że z oczami czerwonymi od bólu, bo nastawianie nosa jest to jeden z najgorszych bólów, jaki czułem w życiu. Serio? Nie polecam. To natomiast jestem ja na drugi dzień z okejką, aczkolwiek trochę niewyspany, bo z wkładami zatykającymi ci nos, aż dotąd stabilizującymi kość, dość niefajnie się spało. No i niestety, w wyniku tego zdarzenia jestem wyłączony z treningów na jakiś tydzień, no i kolokwialnie mówiąc, muszę siedzieć na czterech literach, a to idealnie pokrywa się z tematem dzisiejszego odcinka, którym są stołowe gadżety z Allegro. Ale zrobiłem przejście, aż z siebie dumłem. A mówiąc stołowe, mam tutaj na myśli gadżety, którymi możemy się bawić przy stole, bez ruszania się z miejsca, co w mojej sytuacji jest naprawdę idealnym rozwiązaniem i jestem pewien, że wielu z was również się spodobają i kto wie, może po dzisiejszym odcinku sami będziecie chcieli sobie któryś z takich sprawić. Za wszystkie zapłaciliśmy ponad 300 zł, więc jeżeli chcielibyście docenić to, że wydajemy hajs na te odcinki, że nagrywam na przykład w różnym stanie, to będę również wdzięczny wam, jeżeli zdecydujecie się tutaj zostawić łapeczkę w górę i na przykład subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale. Za suby odwdzięczam się również w formie Hall of Fame. Puf, puf, puf! I to są osoby z naszych Hall of Fame, czyli najnowsi subskrybenci, a jak jesteście z nami dłużej, też wam się odwdzięczę. Proszę bardzo, Hall of Legends, Hall of Legends, Hall of Legends. Te osoby są z nami od ponad roku. No to co? Mamy trochę zabawy do zrobienia, więc nie przeciągając, zaczynamy! Hadzia, pa! Za gadżet numer 1 znajdujący się w tym pudełku zapłaciłem 26,99. Jest to coś związanego ze sportem, na który można wyjść wraz ze znajomymi, ale co jeżeli to znajomi przyjdą do waszego domu i wcale nie macie ochoty wyjść? No właśnie, wtedy możecie sobie sprawić... Uwaga, uwaga! Stołowy tor do kręgli! Ja na przykład lubię czasami skoczyć na kręgle z kumplami, a teraz to kumple będą mogli skoczyć do mnie na kręgle. Szczególnie, że takiej dużej kuli to w tym momencie chyba nie mogę nawet dźwigać. Jeżeli chodzi o opakowanie, to na zewnątrz wygląda to naprawdę super. Karton jest dobrej jakości, ale czy gadżet będzie dobrej jakości i czy sama gra będzie fajna i czy będzie działać? No dobra, to właśnie musimy sprawdzić. Uuu, ej! To jest naprawdę dobrze zrobione, przynajmniej wygląda dobrze. Wygląda ładnie, nie jest jakoś tak bezczelnie plastikowe. Jest to coś imitującego drewno, sam tor jest dość gruby. No, powiedziałbym, że spoko jak na razie. W zestawie mamy oczywiście kręgielki, mamy też kulę wraz z takim torem, no to może właśnie od tego toru zacznijmy. Okej, już wiem, o co chodzi z tą kulą, patrzcie! Tym będzie można sobie celować, na przykład żeby dobić jakiegoś kręgla, potem pchać i bum! Niezłe, nie? Aha, patrzcie, tutaj są kropeczki, właśnie myślałem, że to są wgłębienia, ale nie, to są kropki, na których musimy ustawić nasze kręgle. To przyspieszone tempo? I kręgle ustawione, a z racji tego, że ja ustawiałem, to zaklepuję ostatni. Kto chce być pierwszy? Ja. Okej, no to po dwa strzały, śmiało. Jeden główny, drugi na dobitkę. No, przemoc, kalibruj dobrze, wymierz. No dobra, trzy ci zostały. Ty, jeszcze kula wraca. Ale sztos, gdyby jej kręgiel nie przyblokował, to jeszcze nawet by to zadziałało. Nie. No i przemowi zostały trzy. Okej, ustawię od nowa. Ustawione, dawaj ryba. Co to jest? Nie można tak. Czemu nie można? Nie można tak. Nie mówiłeś, że nie można. No, bo to jest do zsuwania, nie do pstrykania. Co to za oszustwo? Oszust, buu! Dobra, ustawiamy mu od nowa, bo to był faul i teraz masz tylko jeden rzut. Ja myślałem, że zasady są tak oczywiste, że każdy je zrozumiał. No dwóch inteligentnych gości zrozumiało. Dobra, dawaj, po faulu ryba od zera. No ale... No potoczyło się! Po całym tym, no co chcecie? Czy są tu gdzieś zasady tej gry? Nie ma. No nie będziemy się kłócić, na remisie z Przemem, niech już będzie, ale ja zagram uczciwie. A jak na razie jesteście na remisie, to albo ja z wami dwoma przegram, albo ja z wami dwoma wygram. Dobra, uwaga, uwaga, teraz ja. Okej, zostały mi cztery, dobra. I numer dwa. Trzy. I co teraz? No nic, mamy potrójny remis, wszyscy jesteśmy lamusami, ale ten gadżet jest naprawdę
fajne imprezy i jak widzicie, budzi emocje. Więc przejdźmy do kolejnego, zanim się wszyscy tutaj pokłócimy. Kolejny gadżet to totalny klasyczek, jeżeli chodzi o rozrywkę stołową. I może nie jest to coś mega odkrywczego, ale jest to zdecydowanie coś, co każdy z was powinien mieć w domu. Jeżeli mi nie wierzycie, to zaraz się sami przekonacie. A jest to... Uwaga, uwaga! Jenga! Oczywiście klasyczne drewniane klocki. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzach, ilu z was ma tą grę, albo ilu z was zna tą grę. Ja tą grę znam, aczkolwiek nigdy wcześniej jej nie miałem, więc pomyślałem, że zamówienie jej tutaj może być całkiem niezłym pomysłem. Mamy tutaj coś jeszcze? Nie, mamy dużo kartonu, dobrze zabezpieczona. No i tak sobie pomyślałem, że zagranie w Jengę z chłopakami też może być całkiem niezłym wyzwaniem. Ej, a propos, to może tym razem o coś, co? Jakaś kara. Fasolka. Fasolka wszystkich smaków. Dobra, jak ktoś rozwali wieżę, musi zjeść fasolkę wszystkich smaków, a niektóre smaki są tam okropne, na przykład psia karma, brudna zmywarka. Serio, to nie jest smaczne. Jeżeli chodzi o klocki, no to klocki. Jak widzicie, oryginał. Mamy tutaj oryginalne logotypy Jengi. Tak więc, ja układam na szybciutko całą wieżę, a wy chłopaki przygotujcie fasolki. Ej, tak jak chłopaki słusznie zauważyli, Jenga przychodzi do nas już ułożona, więc w zasadzie nawet nie trzeba jej ustawiać. Duży profit, bardzo mi się podoba. Dobra, jeden klocek spadł, postaram się nie rozwalić reszty. Ha! I gotowa do gry! Bo powinien napisać w aukcji, gotowa do gry. Dla tych, którzy nie znają, krótko zasady gry. Nie możemy ruszać trzech klocków od góry, a musimy wyciągać po jednym. Komu wieża się zawali, ten je fasolkę. Jako, że siedzę już tutaj i byłem wcześniej ostatni, to pozwólcie, że ja zacznę. Tak tylko demonstracyjnie pokażę, że klocki wyjmujemy we właśnie taki sposób. I w ten sposób też każdy kolejny gracz ma coraz trudniej. Tak więc to jest mój klocek numer jeden, no bym przy pierwszym klocku nie zwalił. A chyba nie można podtrzymywać wieży, nie? Czy można? Nie można, nie można. Nie można. A jak gramy, jak dotkniesz klocka, to już go wyciągasz, nie? Tak, nie można go już dropnąć. Więc dotknięty, wzięty, mój pierwszy wyjęty. Kto teraz? Ja. No i na górę dajesz. I dajesz go na górę, tak? Tak. Aha, okej. Okay. Wow, przemoc z samego dołu. Ej, oni są lepsi w to ode mnie. A ryba? Jakiś mastermind? O! Chyba obsra. O! O! Chyba ryba po ptokach. Złaś, złaś. Koniec. To, żeś se dotknął klocka. Złaś. Chciałem być tym, no dobra. Stepująca rybo, jestem zestakowany. No i ryba smacznego. Daj przemu fasolkę. Ja mam fasolkę. Dawaj brązową. Jest brązowa? Jest jedna brązowa. Dawaj brązową, stary. To jest brązowa, nie? O ta. Pokaż. Tak, tak. Jak trafisz na psią karmę, to rip. Ej, psia karma to jest tak potężny i ohydny smak, że nie dość, że chce się po nim, no wiecie, to jeszcze zaraz będzie śmierdzieć psią karmą w całym studiu. Już śmierdzi, czuję to. Zaraz to poczujesz, stary. Przysięgam wam, ryba stoi... Nie wiem, z półtora metra ode mnie, a ja już czuję to, co on ma w ustach. Ale nie jest to smaczne i nie pachnie też najlepiej, ale ten gadżet to oczywiście przyjemny klasyczek, a teraz czas na kolejny. Za niewielki gadżet, który znajduje się w tej małej kopercie, zapłaciliśmy aż 59,99, ale jest to przedmiot, z którym mam super wspomnienia jeszcze z czasów gimnazjum, czy też liceum, oczywiście w dużo lepszej i bardziej ekskluzywnej wersji, a jest to... Uwaga, uwaga! Coś... takiego. Czy mamy tutaj jeszcze coś? Czekajcie. Tu już chyba tylko jakieś papiery. Okej, okay, o, to się jeszcze przyda. I co znajduje się w tym pudełeczku? Już wam pokazuję. Podpowiem, jest to coś drewnianego. Podobnie jak nasza drewniana jęga. Ale to jest miniaturowy drewniany fingerboard, czyli deskorolka. Wow! Ej, ale jakość tego to jest jakiś totalny kozak. W moich czasach były fingerboardy Tech Deka i one były plastikowe. Jakość była taka i po prostu były oczywiście jeszcze podróbki z Chińczyka, które były o wiele gorsze, ale czasami robiło się nawet samoróbki z drewna i to naprawdę jest tak ogromny przeskok w jakości. Spójrzcie, tutaj mamy czerwoną sklejkę, tutaj mamy jasną sklejkę. W ogóle od boku widać, że tej sklejki mamy kilka warstw, czyli tak jak w oryginalnej deskorolce. Tutaj są chyba cztery? A w oryginalnej deskorolce, o ile się nie mylę, zazwyczaj standardem jest 7 i jest to klon kanadyjski. To nie mam pojęcia, jakie jest drewno, ale wizualnie ładne. Jeżeli chodzi o traki, to chyba też lepsze od oryginału. Mamy też kółeczka, mamy też nakrętki, tutaj jakieś nakrętki bonusowe. Ej, czekajcie, czekajcie, bo to jest guma zamiast papieru ściernego. W oryginale jest papier ścierny, tutaj mamy gumę, która się chyba lepiej nawet trzyma, ale czy to są dodatkowe... płatki gumy w gratisie? Serio? Patrzcie, ile gratisów! Dostaliśmy gratis śrubki zamienne, gratis zmienne grip tape'y tak zwane i gratis również narzędzie, którym możemy sobie tego fingerboarda przekręcać. Ja wam zaraz pokażę, co się na tym robi, tylko pierwsze, co musimy zrobić, to nakleić grip tape.
Ten jest chyba w lepszym stanie. Żeby zrobić to dobrze i profesjonalnie, powinniśmy najpierw odkręcić traki. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Te śrubki chcemy mieć na wierzchu. No i proszę. Ej, ale to jest satysfakcjonująca zabawa taką małą deseczką. Wiecie, że jestem deskowym świrem, a dawno na desce nie jeździłem, więc przynajmniej będę mógł sobie pojeździć przy stole na palcach. Dobra, szybki timelapsik, odkręcę śrubki i naklejam papier. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Okej, okay. I po 15 minutach nasz fingerboard jest już gotowy. Postanowiłem, że śrubki zostawię w taki sposób, żeby było bardziej realistycznie, tak jak na normalnej desce. Chociaż po prostu można byłoby przykleić tego grip tape'a i schować śrubki pod nim, ale tak, według mnie, wygląda po prostu fajniej. No a teraz dobra, co się z tym robi? O ile pamiętam, to spróbuję wam pokazać. Mamy tutaj pudełeczko i na tej desce można robić takie triki jak na zwykłej. Spróbuję na nie wskoczyć, czyli zrobić tak zwane ollie. Oj. Nie do końca wyszło. Oj, nie do końca wyszło. Paradoksalnie na takim fingerboardzie czasami łatwiej zrobić kickflipa, czyli taki obrót deską, niż po prostu ollie, czyli coś takiego. Ale dajcie mi jeszcze kilka prób. Uwaga! O, udało się, chociaż nie było to chyba ollie, tylko showit, ponieważ deska obróciła się w taki sposób. Dobra, jeszcze jedno. Spróbujmy nagrać jakiś trik w zwolnionym tempie. To może fajnie wyglądać. Chociaż były to bardziej losowe skoki niż przemyślane triki, bo nie do końca mam nad tym kontrolę, to bawiłem się doskonale. Powiedziałbym, że najlepiej od czasu gimnazjum i szczerze polecam wam ten gadżet. Po prostu w mojej subiektywnej ocenie jest naprawdę fajny, a to jest naprawdę dobrze wykonane. Dobra, patrzcie na to, trickshot. Idealnie. O? No nie, było tak blisko. Udało się. W skrócie, trickshoty to takie rzeczy, że rzucasz czymś, trafiasz do czegoś i robisz taki niesamowity trik. Najczęściej są z piłeczkami do ping-ponga, ale takim popularnym przykładem może być też Battle Flip Challenge. Ze szklanką nie polecam tego robić. Ba! Na YouTubie są nawet kanały, które się na tym opierają, a taki najpopularniejszy to chyba Dude Perfect. Tutaj macie od nich jakąś przykładową scenkę. Tutaj natomiast macie gadżet za 69,99 i jest to gadżet do stołowych trickshotów. I to jest coś, co naprawdę chcę przetestować. W środku czeka na nas zestaw, który nazywa się Boom Tricks. I jak widzicie, mamy tu jakąś wieżę, jakieś coś i odbijającą się piłeczkę, aczkolwiek w tym przypadku nie ping-pongową. Jeżeli chodzi o zawartość pudełka, to mamy coś takiego, takiego, takiego. Wow, ej! Dość dużo elementów, no ale kosztowało to prawie 7 dych, więc było też dość drogie. Co my tu mamy? Ej! To jest z gumy! I wydaje dźwięk jak bębenek. Mamy też coś takiego, zaraz to poskładamy do kupy. To jest chyba jakaś wieża? Powiem wam, że jakościowo te elementy wyglądają całkiem nieźle. Tu jest jakieś gumowe coś, ale to jest inne. To jest niebieskie. Jest też zestaw naklejek, ale je sobie podarujemy. Dobra, jak ułożyć tą wieżę? Czy mamy tu gdzieś jakąś wizualizację? O, mamy. No dobra, a jak, gdzie jest kuleczka, ty? Kuleczka? Tutaj chyba. Powiedzcie mi, że w tym jest kuleczka. Nie. Tak? Nie. Nie, no nie ma, to musi być metalowa. Dajcie sekundę, ja tylko wszystko poskładam na szybko do kupy. Okej, moi drodzy, złożyłem cały zestaw, przepatrzyłem wszystkie folijki, przepatrzyłem jeszcze raz pudełko i brakuje jednej rzeczy, bardzo ważnej rzeczy. Metalowych kulek, których w zestawie powinno być 5, tak jak sami widzicie na pudełku, ale uwierzcie mi, no po prostu ich nie było i szczerze mówiąc jestem w ciężkim szoku. Nie wiem, czy to jest jakiś zestaw po zwrocie, czy wybrakowany, no ale no trochę bez sensu, że mam coś bez kulek. Miałem duże nadzieje względem tego gadżetu. Oczywiście przetestujemy go, tylko nie tak jak powinniśmy, no bo tutaj powinny wchodzić malutkie metalowe kuleczki, które następnie spadają sobie tędy, odbijają się od trampoliny, a następnie tędy, tędy, tędy i doskakują sobie tutaj. I cała zabawa polega na tym, by ułożyć tak elementy, by te kulki faktycznie doleciały do mety. No ale nie ma kulek. Jak grać w kulki bez kulek, panie sprzedawco z Allegro? No i tutaj negatywik, zwrocik, coś ten. Sami rozumiecie, takie sytuacje się zdarzają, ale na pewno no, nie można tego tak zostawić. Mamy natomiast kulki z innego gadżetu, szybka retrospekcja. Tak wyglądało to w poprzednim odcinku. No i z tego gadżetu możemy sobie zapożyczyć jakąś kulę. No i taką metalową kulę przełożyliśmy właśnie od tego zestawu. Tylko jak widzicie, ona jest większa, więc ona tutaj się nie zmieści. Jedyne, co możemy zrobić, to próbować ją upuścić.
No i jakoś rozegrać ten tor tą kulką nie od oryginału, żeby tylko sprawdzić, czy to ma sens. Ale właśnie, tutaj problem w tym, że za każdym razem będziemy upuszczać ją z innej pozycji i będzie odbijać się w troszeczkę inny sposób, a ten tor jest po to, by odbijała się w taki sam sposób i żeby można było sobie wykalkulować dalszą trajektorię lotu. Kij jeszcze te zaraz zgubię. Dobra, bez oryginalnych kulek z zestawu to nie ma najmniejszego sensu, a kulek nie ma absolutnie nigdzie. Tak więc pewnie poleciłbym wam ten gadżet. Gdyby były kulki, ale nie ma kulek, więc polecić wam go niestety nie mogę. Tym razem gadżet znacznie tańszy, ale miejmy nadzieję, że mimo swojej niższej ceny przyszedł do nas kompletny, w przeciwieństwie co do po niektórych, nie żebym pokazywał palcami. Ewidentnie nie mamy do kulek farta. W poprzednim odcinku, jak kupowaliśmy kulki Newtona, to przyszły do nas używane, te niekompletne, ale tutaj mamy coś, za co zapłaciłem 19 zł i powinno nam dostarczyć dość sporo rozrywki. O ile będzie w komplecie, a jest to... Uwaga, uwaga! Zestaw do rzut... Dwa zestawy dorzutek? Aha, bo ja jeszcze dla widza zamówiłem, widz! Jeden mam dla ciebie, to jak będzie fajny, to ja się z kimś z was podzielę. Jakoś sobie zaraz wymyślimy rozdawajkę. No, ale to nie są takie zwykłe zestawy dorzutek, bo to są stołowe zestawy z miniaturowymi rzutkami. Zobaczmy, jak się prezentują w środku. Ej! To jest korkowe, ja myślałem, że to będzie jakieś tekturowe czy coś, ale to jest naprawdę korek. Można sobie tym kręcić. 19 zł, jak na razie spoko, ale nie mówię hop, bo nie wiem, zaraz się może okaże, że tak jak w zestawie do kulek nie było kulek, to w zestawie do rzutek nie będzie rzutek. O, są! No, no i niech pan od kulek się uczy, takie trzeba dorzucać do zestawu. Dobra, coś właśnie... Ja to naprawię. To się po prostu wysunęło, to się wysunęło. Okej, to tylko jest ten dżingiel stąd, o. Dobra, naprawione. Teraz zakładamy sobie to tutaj. No! I koksior, ej! Za 19? To jest w porzo! No i spróbujmy zobaczyć, czy to zadziała. Najpierw spróbujmy bez kręcenia, bo ja się boję, że przy kręceniu te lotki mogą tak w różne strony świata polecieć. W ogóle mamy ich w zestawie aż 6. No, dla dwóch osób jest, dobra. Czerwone czy zielone, Przemo? Zielone, dobra. Przemo wybrał zielone. 4:20 u ciebie na zegarze? 19:50. Przestań wierć! A nie, jeszcze nie ma 20. No dobra, próbujemy. Uwaga! Najpierw na sucho. A? Dobra, udało mi się coś tam wbić. O! No i ty mi się nie udało. Teraz ty dawaj. Z moją zrzuciłeś! No dobra, chyba w 14 wbiłeś wcześniej, więc Przemo wygrywa jednym punktem, ale zobaczmy, czy da się wbić lotkę. Kiedy to będzie się kręcić, tylko na wszelki wypadek ja odsunę to kawałek dalej. No bo w jakimś celu to się kręcić chyba musi, no nie? Uwaga, uwaga! Kręcimy i rzucam. Ej, wbija się! Chcesz spróbować? Czekaj, kręcę. Uwaga, ja cię kręcę. Ale ty z daleka rzucasz ambitnie, Przemo, tam z drugiego końca kadru. Dawaj! No dobra, z dalsza jest na pewno trochę ciężej, no ale to jest zestaw stołowy, więc powinniśmy w niego rzucać, siedząc przy stole i powiem... O, teraz mi się nie udało. I... Powiem wam, że zabawka całkiem przyjemna. I jak na 19 zł, to jakość wykonania naprawdę zasługuje na ogromną pochwałę. Mamy jeszcze jeden gadżet, a potem powiem wam, co zrobić, żeby taki właśnie zestaw od nas dzisiaj zgarnąć. No to kolejnym gadżetem jest przedmiot, który pomoże mi uzyskać większą sprawność fizyczną. Przedmiot, który pomoże mi przygotować się do mojej walki. Przedmiot, który pomoże mi zwiększyć siłę moich ciosów. I przedmiot, za który zapłaciliśmy 39,99, a jest to... Uwaga, uwaga! To, moi drodzy, jest Boxing Club, czyli stołowa wersja boksera, nawet z wyświetlaczem. Powinno nam to liczyć punkty. No proszę, jak takiego boksera... To jest teraz sport dla mnie! Z tym złamanym kinolem to ja se mogę pobić, no ale właśnie w coś takiego. Ciekawe, czy będzie to zabawne. W sumie, sprawdźmy. Pewnie będzie trzeba nam jakichś baterii, jeszcze nie wiem jakich, ale to powiem wam zaraz. No i tym razem ten karton nie wygląda, jakby był otwarty, a te kulki to tak szczerze wyglądały, jakby były. Zobaczmy, jak to zrobili. Czy jest dobra jakość wykonania, czy raczej tani plastik? Bo jak na tak duży gadżet, to dużo nie kosztowało w sumie. No nie, no to jest na banknówka. Na bank tego nie miał nikt przede mną tutaj w rękach. Oj, tu są jeszcze jakieś karty, o co tutaj chodzi? Jeszcze jakieś karty dostaliśmy w gratisie, okej, to też obadamy. DIY, o, to nasza kategoria na YouTubie. A z przodu? A, że mamy różne wartości punktowe i różne challenge, czyli na przykład, że mamy wbić koło 500, żeby wygrać. No bo wiadomo, że można walnąć całe jepy i wbić za każdym razem pewnie maksimum, ale tutaj musimy się zbliżać do określonej punktacji.
potrzęś pupą i napisz swoje imię? Bansuj swoim czołem? A, bo to są kary! To są kary! Uderz swoje ramię? Potrząsaj ciałem tak, by opisać jedno zwierzę? Zatańcz disco! Ej, jakie... Zaśpiewaj! 10 pompek, 10 przysiadów! Ej, zarąbiste są te kary, a czerwone to są jakieś do zapisywania wyników. Super! Fajnie, że urozmaicili rozgrywkę, dając na niej jakieś challenge. To za sam pomysł? Props, bo to brzmi jak dobra zabawa. Dla mnie spoko. Dobra, a teraz przejdźmy do maszyny. I rozpakowane. A jeżeli chodzi o baterie, to wchodzą tu po prostu 3 paluszki. A, tu jest jeszcze jakieś takie zabezpieczenie, żeby ta gruszka się nie zepsuła. Odetnę to. I gdzieś powinien być włącznik. Chyba tu? Start? To, myślicie, że to? Z tyłu? Aha, jest z tyłu pstryczek, patrzcie. A nie, to jest do muzyki chyba. Boxing game. Challenge. Challenge! No dobra, no to wylosujmy sobie jakąś niebieską kartę challenge'u, żebym wiedział, do jakiego wyniku mam się zbliżyć. Uwaga, uwaga. Niebieska karta challenge'u mówi mi, że mam się zbliżyć do wyniku... A niech będzie ta. 100. No ja wiem, że dzisiaj jest dobry dzień na challenge, dlatego go robię. Muszę teraz zaliczyć około 100, żeby zaliczyć zwycięstwo. Nie mam pojęcia, jak mocno powinienem strykać. Dajmy start. I... Chyba nie. Ej, ale zarąbiście to działa! Próbujesz? No. Dawaj, próbuj koło stówy. Oho, jeszcze więcej niż ja miałeś. 100, tak? No, musisz jak najbliżej stówy. No ryba, no najbliżej stówy, no ale waży 20 kilo. To co, Przemu, mamy pokażę. Dawaj, losujemy pokażę. Wylosuj i pokaż, co wylosowałeś. Dance disco. Przemu musi zatańczyć disco. Dawaj, Przemu, pokaż widzom disco. Poprosimy o disco muzykę. Muzykę? Jest, Przemu, o, jakie disco ruchy. No i proszę bardzo, to jest prawdziwy król disco we własnej osobie. Kurde, że nie mieliśmy tego na poprzedni odcinek, to fajne by było. Może z tego jakiś odcinek zrobimy. Jak macie pomysł na odcinek z tym, to piszcie w komentarzach. A ja losuję swoją karę. Bans your forehead. Świetny pomysł, spodziewajcie się krwotoku z nosa. Metalowa muzyka w tle. I tyle wystarczy, bo w tym stanie nie powinienem trząść głową. Okej, jeszcze jedno? Dawajcie jeszcze rundkę. Już bez kar, ale tak for fun. Kto będzie najlepszy? O tytuł mistrza, o tytuł mistrza. Gramy o tytuł mistrza, a powinniśmy mieć... O, jak najbliżej 800, więc teraz panowie pod górną bramkę. Ostatni challenge. Nie powiedziało challenge, to przecież nie było. Lebioda, lebioda. Nawet 300 nie przebił. 228 ryba. No i teraz Przemo. Przemo zepsuł! 456? Ty, ale to serio się zepsuło? A może to czekaj. A, bo jak walniesz mocniej, to się blokuje. Ile jest? 400? Uwaga, teraz ja. Pstryk mocy. O! 798! 2 punktów brakowało do idealnego 800. Ej, ta maszyna to jest coś, na co w tej chwili każdy, niezależnie od wieku, zaczyna odkładać po złotówce dziennie, bo to jest naprawdę zarąbiste! Serio, kupcie to sobie, według mnie... No good day for challenge. No nie pożałujecie, zarąbiste to jest. Dawno nie bawiłem się tak przy żadnym gadżecie. Jest świetny. Naprawdę świetny i wart swojej ceny. Ile to kosztowało? Tylko pół stówy? No, 37,90! Come on! Niecałe 50, niecałe 40 zł! Zarąbisty gadżet. A jeżeli wy zgadzacie się z moją opinią, to zostawcie pod tym odcinkiem łapkę w górę. Zostawcie również subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to by być na bieżąco z kolejnymi. A i w komentarzu napiszcie coś o tych strzałkach, dlaczego je chcecie i wyślijcie to na tego maila, to wtedy do kogoś z was trafią takie właśnie strzałeczki. Zapraszam również na poprzednie odcinki, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!